Jesteśmy w Tarnowskich Górach, na terenie pięknego miasta. Caritas Diecezji Gliwickiej prowadzi tutaj jedyną placówkę, która udziela świadczeń w ramach hospicjum domowego. Pracują tutaj przesympatyczne pielęgniarki, Ilona i pani Zenia, które troszeczkę więcej opowiedzą o pracy hospicjum. Zgodnie z ideą hospicjum, naszym zadaniem jest pomóc przejść choremu i jego rodzinie przez ten ostatni zakręt życia, tak aby nie cierpiał, a rodzina przy tym też dostała odpowiednie wsparcie. Zajmujemy się oczywiście pacjentem oraz relacjami rodzinnymi, bo to jest bardzo ważne. Nie jest to stricte medyczna pomoc, ale także psychologiczna i taka czysto ludzka, empatyczna, emocjonalna. Nie zostawiamy też pacjentów po śmierci pacjenta. Rodziny nie zostawiamy. Mogą dzwonić w każdym momencie, mogą się do nas zwracać z wątpliwościami, pytaniami, nawet załatwianiem różnorakich formalności, już nie stricte medycznych, ale takich po prostu biurokratycznych. Także w żadnym momencie nie zostawiamy ani pacjenta, ani rodziny samych. Telefon mamy czynny całą dobę, także w każdym momencie, czy rodzina, czy sam pacjent mogą do nas zadzwonić z najróżniejszymi problemami, czy to, tak jak powiem, dietetycznymi, czy z medycznymi stricte, czy z załatwianiem jakiejś dokumentacji medycznej, czy z lekarskiej, także jesteśmy otwarci na wszystkie problemy pacjentów i jak możemy, tak staramy się ich wesprzeć właśnie z tej strefy emocjonalnej, także duchowej, która wydaje mi się jest bardzo ważna, ważniejsza niż może ta strefa medyczna, bo to, co jest w głowie, to jest dla pacjenta i dla rodziny często bardzo dużą blokadą, no i wtedy nie uzyskujemy efektów terapeutycznych. Oprócz tego jeszcze pacjent u nas może uzyskać cały sprzęt wspierający te ostatnie godziny, od łóżka, balkoników, chodzików, po koncentrator tlenu, także też jest to naprawdę bardzo ważne, aby te ostatnie dni, godziny, tygodnie, w zależności od stanu pacjenta, mógł przeżyć godnie, a rodzina nie przeżywała tak potwornego stresu, patrząc na cierpienie swojego najbliższego.